Kapitan, zgadnij, jaki to champion. Ja bym powiedział, że to jest Zack. Zack albo Alistar. Dobra, pierwsza odpowiedź się liczy. Powiedziałeś Zack. Sprawdźmy, co to za Pokémon. Chyba Alistar, niestety. Można to wydoić? You can't milk those tits. Dzisiaj zagramy w Zgadnij, kto to. Uczestnicy będą rozpoznawać czempionów po ich konturze, głosie i fragmencie Splash Arta. Za poprawne odpowiedzi będą zdobywać RP. W każdej rundzie pozbędziemy się najsłabszego gracza. Zapraszam. Neti, kto to jest? Nie. To jest Yone. Czy to jest Yone? Zobaczmy. Gratulacje, wygrywasz 100 RP. Uwaga, Urgot, co to za Pokémon? To jest Neko. Dobrze, zobaczmy, czy to jest Neko. To jest Neko. Nice, 100 RP na twoje konto. Santi. Słuchaj, co to za czempion? To Malzahar. Tak jest! Dobra, Bezu, teraz ty. Co to za czempion? Co to jest? Jakie to jest easy? Dobra, czy to jest Rice? To ja jest Gangplank! Jest to Gangplank, a nie Rice! Gdzie Rice ze szpadą? Reklama. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest DeFi Cashback, czyli inteligentne rozwiązanie zakupowe, które pozwoli ci dostawać zwrot gotówki za twoje zakupy w internecie. Zobaczcie, jak to działa. Okej, wchodzimy w link. Kontynuujmy przez Google. Tadam! Możemy też to zrobić przez rozszerzenie. I wcale nie musimy zakładać konta. No ale że takie już mamy, kliknijmy tutaj. Allegro. Zacznij zakupy. Aktywowanie. Gotowe. Śpiewający kaktus. Pyk. Załóżmy, że dokonaliście jakiegoś zakupu i chcecie wypłacić pieniądze. Nie musicie nic klikać. Wchodzicie na swoje konto, wypłata, dodajecie swój adres PayPal i cashback będzie automatycznie docierać na wasze konto po 30 dniach od zakupu. DeFi Cashback ma najlepsze stawki w Polsce. Na przykład za wasze zakupy na Allegro dostaniecie 1,45% wydanych środków z powrotem. Nie musicie nic robić. Po prostu oszczędzacie pieniądze. DeFi jest stworzony przez programistów Opery w Polsce i kładzie duży nacisk na wygodę użytkownika. Także jeśli korzystacie z Opery i zarejestrujecie konto DeFi, przeglądarka sama przypomni wam o aktywacji cashbacku na waszych ulubionych sklepach. DeFi oferuje najszybsze wypłaty w Polsce. Zwroty są przyznawane w ciągu 30 dni na wasze konto PayPal. Do tego w DeFi znajdzie się specjalne oferty i promocje, dzięki którym zaoszczędzicie jeszcze więcej. W opisie na dole macie link do rejestracji, klikajcie i zbierajcie cashbacki. Akoan, who's that Pokemon? To jest Yorble. Wydaje mi się, że to jest podniesiona noga. Stawiam, że mały Kennen. Czy jest to mały Kennen, który rzuca shurikenem? Tak jest! Dobrze to zrobił! Kapitan, jesteś gotów? Tak, jestem. Powiedz mi, co to za champion. Easy. Zobaczcie, ile tam wystaje rzeczy na dole. Mi się wydaje, że to może być champion grający na dudach. Obstawiam, że to może być MF-ka. Czy jest to MF-ka? Zobaczmy. No nie jest to MF-ka, jest to LeBlanc. Dobra, Kapitan, niestety nadal 0 punktów na jego koncie. Neti, sprawdźmy, czy rozpoznasz tego czempiona. No, teraz trudniejsze się robią. To jest Maokai. Jest to Maokai. Po czym poznałeś? Po żołędziu? Po żołędziu. Po żołędziu go poznał. Urgot, czy dogonisz Netiego? Zobaczmy. Mój mainik, no. Akszanik. Czy jest to Akszanik? Jest! Ale zobaczcie, jak mu Bebzol wywaliło na tym, nie? Santi, kogo tutaj mamy? No cóż, no nie musisz zastanawiać się, no Diana. Ło, proszę, po czym stwierdziłeś? Nie wiem jak wy, ale ja poznałem po udach. Ty to po żołędziu pewnie. Bezu, co to za Pokémon? To jest Aatrox. Sprawdźmy. Ta-ta-ra, jest to Aatrox. Co się z niego skrzydłami stało? Arkoan, powiedz mi, kto to taki? Okej, pamiętam, że on miał między nogami takie. Po żołędziu go poznaj. To żołądź jest, zobacz. Nie. Nie jestem pewien, ale stawiam, że Jace. Dobra, sprawdźmy, czy jest to Jace. Tadam, jest to Jace i to nie był żołądź. Dobra, proszę państwa, jesteśmy w połowie tej rundy i aktualnie wyniki wyglądają tak. Kapitan ostatnie miejsce, 0 punktów. Bezu, przedostatnie miejsce, 100 punktów, a cała reszta po 200. W kolejnej części tej rundy będą trudniejsze zadania, ponieważ pod uwagę bierzemy również skiny. Każde trafienie będzie warte 200 RP. Zaczynamy od Arkoana. Powiedz mi, co to za champion? Ale spagat. Pamiętaj, że mogą to być skiny. Znaczy, są to skiny. Jinx. Czy jest to Jinx? Zobaczmy. Nope, jest to Fiora. Zmylił ten miecz, co nie? A to jest typowy ruch wszelmielczy. A no tak, to powinniśmy wiedzieć. To jest wiedza ogólna, okej? Okay? Bezu, teraz zadanie dla ciebie. Co to za champion? Co to Jax? Ty debilu! Co? A co wy myślicie, że to jest? Nasus! No Nasus to jest. Jest to Jax. O, Bezu miał rację! I Bezu zdobywa 200 RP. I w tej chwili prowadzi nagle. Czyli teraz mamy przed sobą Santiago. Powiedz mi, kto to? Totalnie się wywalę, niech to będzie Zileon. Ktoś ma jakiś inny strzał? To jest Gnar. Jest to Gnar na skinie kosmicznym. A bo to jest Ogon! Urgot, kto to taki? Graves. Easy. Jest to Graves. 200 punktów na konto tego gracza. Teraz będzie Neti odpowiadał. Czy wiesz, kto to za champion? To jest na 100% Eko. Jest to Eko, zgadza się. Teraz Kapitan, cały czas masz 0 RP. Jeżeli teraz nie odpowiesz, to jest duża szansa, że odpadniesz w tej rundzie. Co to za champion? No dobra, mi się wydaje, że to jest Galio. To jest twoja finalna odpowiedź. Tak. Jest to Galio. Arkoan, co to za champion? Albo to jest Kay, albo Kaisa. Kaisa. Jest to Kaisa. Taką wypiętą dupką stary Kay by nie stała. Teraz będzie pytanie do Beza. Kto to taki? Ja wiem, że to jest proste.
dać proste. To jest G4. Jest to Jarvan, tak. Santi, co to za champion? Oj, czekaj. To nie jest przypadkiem Kamil? Nie jest to Kamil, to jest Kaylee. I przechodzimy do Urgota. Powiedz mi, co to za champion? To na pewno jakiś męski champion będzie. Ja bym powiedział, że Jarvan. Zobaczmy, czy jest to Jarvan. To jest Leona! Ale to nic, ja chciałem powiedzieć, że to Jean. Dobra, Netty, w takim razie teraz twoja kolej. Jeżeli odpowiesz dobrze, wysuniesz się na prowadzenie. Co to za champion? To jest Kasadin. Ale easy. Mówicie, że easy? Dobra, sprawdźmy, czy jest to Kasadin. Jest to Kasadin. I Captain, aktualnie jesteś ex aequo z Santi na ostatnim miejscu. Jeżeli odpowiesz dobrze, jesteś bezpieczny. Jeżeli odpowiesz źle, możesz odpaść wtedy. Co to za champion? No niech będzie ta Karma. No. Zobaczmy, czy jest to Karma. Jest to Karma! Gratulacje! Kurde, ja się szokuję do wyjścia, nie wiem, czy Nerwarian moment nie zrobiłem. Dupę pokazałeś? Arkon, ujawia za dużo. Pokazał żołędzia. To co, ty w takim razie Arkon musisz iść, tak? Tak. To Santi, dzięki temu, że Arkon musi już wychodzić, przechodzisz do następnej rundy. Santi, jak coś wygrasz, mam nadzieję, że się podzielisz. Ale jak najbardziej będę pisał. Proszę państwa, teraz czas na bonus. BGC? Poprosiłem was o to, żebyście przesłali do mnie zdjęcia waszych pulpitów. A teraz obejrzymy sobie je. Waszym zadaniem będzie przyporządkować je do poszczególnych graczy. Ktoś totalnie surowa moim zdaniem. Jest Minecraft, Terraria numer 2, jakaś anime dziewczynka. O Jezus, ktoś ma Microsoft Edge'a. Proszę k***a nie wyzywać. Dobra, pulpit numer 3. Co to jest? Super Idol The Showroom! Gumball, no. Dobra, to jest jakiś idiota, co zrobił PBE i League of Legends w jednym, dobra, czyli wiem. Ja też tak zrobiłem. Dobra, następny pulpit. Czyściutki. Jest Adobe, Netflix, Adobe seria. Dlaczego to jest w Excelu, halo? Następny. Anime tapetka. Jest Liga. Teamspeak, to jakiś boomer. I ostatnia. Ej, coś mi tutaj nie pasuje. Szał z nami nie gra, o co chodzi? Dobra, dawajcie na privie wasze guessy. Dobra, sprawdźmy. Jest to Netflix. Trafiliście. Ja bym po World of Tanks w sumie ogarnął głównie. Dobra, sprawdźmy, czyja jest druga. To jest Bezu. To... O kurde. Dobra, trzeci. Kaptyn! O nie, kaptyn. O kurde. Dobra, to czyste. To jest Arkon. A to Santi. Dobra, a czy jest ten? To jest Urgot. Urgot, to dobrze. No i ostatnie. To jest Arkon. Tak, trafione Arkon. Arkon wpadł na to samo co ja dosłownie. Dobra i proszę państwa, podaję punktację. Kaptyn oraz Bezu trafili 3 pulpity, a cała reszta trafiła po 2 pulpity. Czekaj, 3 pulpity trafiłem? Ty, 4 trafiłeś! 4, no właśnie. To dostajemy coś za to? Tak, dostajecie po 100 RP za każdą poprawną odpowiedź. O. Możemy też sobie spojrzeć, jak aktualnie wygląda tablica. Na pierwszym miejscu Bezu 900 RP, drugie Netty 800, trzecie Captain 700, kolejne Urgot 600 i Santi 400. A w drugiej rundzie będziemy rozpoznawać czempiony po ich głosie. Ale po polskim? I po angielskim. Ja chciałem tylko powiedzieć, że chwała wielkiej Husali, tylko język polski. W tej rundzie za każdą poprawną odpowiedź będzie 200 punktów. Dobra, co to za champion? I know what they desire. To jest Ewelina. Nie regulujcie swoich odbiorników, to prawdziwe ruchańsko. dobra, czyli tak, Ewelina, tak? To jest twoja odpowiedź. Jest to Ari. Netty. I remain human. For the most part. Kto to taki? To jest Kamil? Kamil Bednarek? Tak, to on. Gratulacje, zdobywasz 200 punktów. Urgot. Don't forget your lollipop. Blisko do Mundo, ale nie wiem, czy on dostawał update też audio. Czy jest to Mundo? Jest to Mundo! Yes. Santi, słuchaj, musisz nadgonić konkurencję. W tej chwili masz tylko 400 RP. Och, postaram się, ale to będzie ciężkie. Najbliżej ciebie jest Captain, który ma teraz 700 RP. Dwa pytania i będziesz nad nim, pod warunkiem, że nie odpowie na następne. To wydaje taki dźwięk. It's all in the body language. Nie potrafię sobie przypomnieć, co to może być. A nie wiem, tylko Elise mi przychodzi do głowy. Sprawdźmy, czy jest to Elise. Tadam, jest to Elise, niezły traf. Dobra, 200 punktów na twoje konto. Nice, gonisz kaptyna. Dobra, Bezu, kto to mówi? One jump ahead of you. Dobra, nie wiem. Wszystkie inne wiedział, tego nie. Nie wiem, daj Fizza. Dobra, sprawdźmy, czy jest to Fizz. Tadam, jest to Fizz, dobrze to zrobił. Czyli wracamy teraz do kaptyna. Zobaczymy, czy się odkuje. End of the line. Dwie postacie, albo Twisted Fate, albo Graves. Niech będzie to Twisted. Sprawdźmy, czy jest to Twisted Fate. Jest to Graves. A, byłeś blisko, byłeś blisko. Netty to mówi taki tekst. The shadow approaches. Karim. Tak jest! Jest to kuń. Zobaczmy, jak sobie poradził Urgot. And you thought it was just a harmless breeze. O, Aszka. To jest twoja odpowiedź, tak? Jest to Janna. Aszka nie ma reverbu na głosie. Przejdźmy do Santiago, który walczy teraz z kaptynem o wyrwanie się z ostatniej pozycji.
To jest trash. Mogę powiedzieć, co to jest? Możesz powiedzieć, no. To jest kartus. Czy jest to trash, czy jest to kartus? Jest to kartus. Ajajaj. Dobra, w takim razie bezu. Watch your mouth, kid, or you'll find yourself respawning at home. Tak, jesteś pewien? Miss Fortune, 100%? Tak, to jest Miss Fortune. Dobra, sprawdźmy. Jest Miss Fortune. Wiem, bo słuchałem tego, nie powiem do czego. A czemu słuchałeś jej voice line'ów, co? Chłop sobie codziennie do snu puszcza po prostu. Wracamy do kaptyna. Zażarta walka o ostatnie miejsce trwa. Kaptyn cały czas o 100 RP nad Sandim, ale wszystko może się zmienić. Ja zgaduję wszystko oprócz swoich. So many colors at once. Kuźwa, nie wiem, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna. Ja. Albo to jest Niko, albo to jest Nunu. To jaka jest twoja decyzja finalna? Będzie to Nunu. Jest to Niko! Teraz twój los będzie zależeć od tego, co zrobi Santi, ale do tego wrócimy za chwilę, bo teraz Netty może wyjść na prowadzenie. Beaten by a girl to death. Jaka laska uderza? Czy to jest Vi? To jest twoja odpowiedź? Tak. Nie jest to Vi, jest to Rel. Urgot. Who you calling little? Okej, to jakiś Yordle będzie. Gdzie Rumble? Trafiony! I teraz Santi. Jeżeli odpowiesz dobrze, to kapitan odpada z programu. Jeżeli odpowiesz źle, to ty odpadasz z programu. I serve life, but deal death. Mam wrażenie, że wiem, kto to jest, ale już patrzę. Z jednej strony powiedział, że Kain, ale nie, on nie ratuje raczej nikomu życia. Dobra, nie no, myślę, że to jest Ezreal, bo nikt mi inny nie przychodzi do głowy. To jest Talik. Tak! Jest gorąca para z Ezrealem. No to w takim razie już wiemy, że Santi odpadnie, ale jeszcze sprawdźmy, czy Bezu do p***li więcej do pieca. I've seen your death. It was painful. Trafiony, no wiadomo, że main tutaj Zileana. No niestety, Santi, musimy z tobą pożegnać w tej rundzie. Walczyłeś dzielnie, ale no... Pokonał cię Tarik. Pomachajmy wszyscy do kamery, do Santiego. Tak. Pa, Santi. Pa, Santi. Uwaga, czas na bonus. Poprosiłem was o zdjęcia waszych stanowisk. I teraz spojrzymy sobie na nie. Waszym zdaniem będzie przyporządkowanie ich do poszczególnych graczy. Za każdy poprawny traf dostaniecie 200 RP. Dobra, patrzymy w takim razie na stanowisko numer 1. Mały p***nik widać. To jest kurde najlepszy sok, jaki istnieje na świecie do rozpuszczania. Dobra, przechodzimy do dwójki. Dwa monitorki, kamerka, mikrofon, głośniczki. Jest Diablo Chairs, jest Kolka. Jest coś innego jeszcze. Czwarte stanowisko. Jaka ładna podkładka pod monitor. Piąte stanowisko. Okulary, zabaweczki. Ja wiem, czy to jest. No i zobaczmy ostatnie stanowisko. Diablo Chairs. Diablo Chairs. Dobra, proszę państwa, dawajcie głosy. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że niektórzy zapomnieli wyłączyć monitory i było widać właśnie ich tapety. Właśnie chciałem to powiedzieć. No, teraz dobra, nie było mówione, żeby zostawić, wiesz, wyłączone, kurwa mać. Pierwsze stanowisko. Captain. Tak, jest to tapeta, no. Właśnie. To stanowisko. To Arkon. Santi. O, ty, dobrze zgadłem, kuźwa. Kto jest taki gamingowy, że ma wszystko gamingowe? Nawet ma kurde pojemnik na kole w przybiórku. Netty. To jest, proszę państwa, najlepsza podkładka w mieście. Arkoan. Dobra, kolejna osoba. Urgot. Godą pewnie dla zmyłki te okulary. Cztery zgadłem, Jezus. Patrzcie ich. No i dobra, i ostatnia jest to Bezu. Najmniej punktów zebrał Urgot. Trzy poprawne odpowiedzi. Następnie Netty i Captain po 4 poprawne odpowiedzi. I Bezu, który trafił. Wszystko. Jebany. Wow. Jeżeli się nie mylę, to Bezu dopi***lił teraz 1200 punktów w rundzie bonusowej. Prowadzi, i to całkiem sporo, 2700 RP na jego koncie. Drugie miejsce Netty 2000, trzecie Urgot 1600 i Captain 1500. Natomiast w tej rundzie wszystko się może zmienić, ponieważ za poprawną odpowiedź będziecie otrzymywać 200 punktów, za błędną odpowiedź będziecie tracić 200 punktów. Ja mogę się już wycofać z tego konkursu. W trzeciej rundzie będziemy rozpoznawać czempiony po fragmencie splash arta. I co ważne, w tej rundzie pożegnamy się z dwiema osobami. Bezu, pytanie dla ciebie. Na czyimś splasharcie znajdziemy taki fragment? Ja wiem, co to jest. Ja też wiem, co to jest. Dawaj Ani. Jest to Ani. O, jest Ani! Dobra. Trafiony. Urgot. Co to za splashart? Jakas. Po czym poznajesz? Klejo i tam widać mu kawałek bica. Gratulacje! Jest to najpiękniejszy czempion w lidze. Netty, co tu mamy? Azir. Tak szybko? Już, tak? Jest to Azir, tak. Captain, wyzwanie dla ciebie. Czyli splash art teraz widzimy? To jest Panteon. 100%. Tak, nikt nie ma takiej tarczy. Jest to Panteon, gratulacje. Yes. Lecimy z powrotem do Beza w takim razie. Co to będzie? Mordekaiser. Jest to Mordekaiser. Netty, powiedz mi, kto jest na tym splash arcie? Talon albo Karma? Talon. Talon, to jest twoja odpowiedź, tak? Netty, jesteś debil. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co to jest. No jest to Viego. To był kawałek jego buta. Niestety, Netty traci 200 RP. No yes. I teraz Urgot. Caitlyn. Po czym poznajesz? Po celowniku. Jebaniutki. Captain, pytanie do ciebie. Co to za czempion? Anivia.
Tak, dokładnie. Captain 1900 RP, Neti 2000 RP, Urgot 2000 RP. Ta trójka cały czas walczy na śmierć i życie. Bezu, co to za splash art? O kuźwa. Ja wiem! Czekaj, to jest... To jest takie easy! Dobra, nie wiem, Jinx! Czy jest to Jinx? Zobaczmy! Bardzo blisko. Blisko, to siostra Jinx. Jinx ma to samo tło, tylko bardziej zrujnowane. Teraz trzej gracze, Urgot, Neti, Captain, odpowiedzą na jedno pytanie i w zależności od tego, jak się sprawdzą, przejdą do finału albo odpadną na tym etapie. To jest dla Urgota. Kto to jest? Sivir, jest to Sivir. Poznałeś po nóżce w piasku, tak? Po stópkach. W takim razie Urgot wychodzi na prowadzenie. Czy dogoni go Neti? Kto jest na tym splaszarcie? Lee Sin. Po czym poznajesz? To jest na 100% Lee Sin. Nie musisz się mnie pytać, po czym poznaję, to jest Lee Sin. Czy jest to Lee Sin? Sprawdźmy. Jest to Lee Sin! No to odpadam. Captain, niestety, z tobą na pewno pożegnamy się w tej rundzie. Gwnera. Natomiast mamy jeszcze sytuację, w której Neti i Urgot mają tyle same punktów. To kto chce być pierwszy? Ja mogę być pierwszy. Dobra, dogrywka. Neti, deklarujesz się, że chcesz być pierwszy. Bardzo proszę. Oto splash art dla ciebie. Set. Po czym poznałeś właściwie? Po k***wie. Jest to boss set, tak jest. Urgot, co to za splash art? Po tej kratce, to jest szako. Jest to szako! Napiszcie mi na privie, co to jest. Jeżeli jedna osoba powie prawdę, a druga się pomyli, no to mamy zwycięzcę. Obaj powiedzieliście Pike. Czy to jest Pike? To jest Rengar. Wow. O kurwa. Próbujmy dalej. Co to za postać? Urgot napisał Warwick. Neti napisał Talon. To jest Viktor. Jest to Viktor. Przez jakieś kanały przechodzi, myślę, Warwick, nie? Próbujmy po raz ostatni. Kto to taki? Dawajcie na privie. Podpowiem. To w lewym górnym rogu to jest fragment tej postaci. No, bardzo proszę. Dobra, proszę państwa. To tak, Urgot napisał Pike, a Neti napisał Kamil. Zobaczmy, czy ktoś z nich miał rację. Kamila! Neti trafił. Nie miałem bladego pojęcia, strzelałem na homo. Niestety, Urgot, nie przechodzisz do finału. Poprosiłem was o przesłanie mi zdjęć swoich lodówek i to będzie runda bonusowa teraz. Waszym zdaniem oczywiście klasycznie będzie wskazanie, czyje to żarcie. Co? No tak ma. Proszę państwa, lodówka numer 1. Trochę burdel, trzeba przyznać. Dobra, lodówka numer 2. No, już bardziej zorganizowana. Dużo sreberek. Lodówka numer 3. Jest monsterek, jest cola, jest jakiś alkohol. Dobra, numer 4. Nie wiem, czy ktokolwiek z was by był w stanie tak trzymać zorganizowaną lodóweczkę. To 100% jest, kurde, ktoś, kto mieszka z rodzicami. Piątka. O Jezu, majonez, kielecki, ogórki i buda. To jest buda? Dobra, i zobaczmy ostatnią. No, ona też bogato. No, to też. Mamy wasze odpowiedzi, zaraz sprawdzimy, kto ile punktów zdobył. Od razu podpowiem, za każdą poprawną odpowiedź 200 punktów zdobywa dana osoba. Sprawdźmy najpierw natomiast, która lodówka była czyja. Lodówka numer 1, największy rozp***ol. Santi, chcesz coś powiedzieć? Największy rozp***ol? Dobra, dwójeczka. Arkoan. Nie trafiłem. Taka totalnie bez charakteru. Nic nie mogę pomyśleć o tej lodówce, szczerze mówiąc. Trzecia, no tutaj widać jakiś hardcore gamer, nie? Jest Urgocik, monsterek, alkohol, kolka. Ja tylko swoje trafiłem. Kolejna. To jest ta rodzicielska. Zobaczmy, kto ma takich uporządkowanych rodziców. Bezu! Ile soczków tam jest, kurde. Bezu, to wpadnę do... Spoko. Dobra, i piątka. Kto ma taką spektakularną lodówkę? Neti, przyznaj się. No to ja. No i ostatnie, to do dedukcji, jest to Captain. Jego wyżera. Sprawdźmy, kto ile zdobył punktu. Bezu zgadnął tylko jedno, swoją. Gratulacje. Neti natomiast zgadnął trzy lodówki. Urgota, Beza, no i oczywiście swoją. Bezu, Neti, teraz wybierzcie czempiona, dla którego chcielibyście dostać skina za sumę zgromadzonych RP. Co? Tylko nie mówcie tego nikomu. Będziecie nawzajem zadawać sobie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Kto pierwszy zgadnie, jakiego czempiona wybrał przeciwnik, ten wygrywa. Ten, kto ma więcej punktów, powinien zacząć, bo lepiej sobie poradził. Także zaczyna Bezu. Czy twoja postać to kobieta? Nie. O. Twoja postać to facet. Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Usuwam to, to, to. Czy twoja postać ma jakiekolwiek niebieskie akcenty na miniaturce? Dobre pytanie. Pozwól, że sprawdzę. Ja mogę podpowiedzieć, żeby szybciej poszło. No. Nie ma. Czy twoja postać ma taki wkurwiony złowieszczy wyraz twarzy? Nie. Ty, to teraz połowę czempionów wyeliminuje, chłop. Darius wyp***aj, Draven. Kragas też! Ej, dobre pytanie, ej! Czy twoja postać ma fioletowe akcenty? Ten w kolory idzie. Tak. O, ale dobra, teraz trafił jackpot chyba, ej. Kurwa, że Neti wygra? Ja muszę zgadywać. Neti jest generalnie top lanerem. Dobra, stwierdzę, że do tego nie będziesz tam mieć skina. Nie będziesz tam mieć też skina raczej do tego, bo już do tego masz. To ma Zachara już maski na generalnie. Dobra, lecę, zgaduję, że chcesz Jonę. Nie. Teraz Neti. Wiem praktycznie od pierwszej rundy, co Bezu chce, bo kiedyś o tym mówił. Neti, co ty wybierasz? Ewelinkę. Sprawdźmy, czy była to Ewelin. Tak, gratulacje. Chcesz zdradzić Bezowi, kto był twoim pikiem? On się w tym momencie załamie. Ma Zachar.
Dzisiejszy odcinek wygrał Netty i dostał takiego skina. Subuj ten kanał i kliknij w ten film po więcej zabawy. No i oglądaj mnie na Twitchu, czasem tam streamuję.